Tak. Jak teraz trafisz, idę do domu. Serio? Tak. Dobra, idę do domu. Witam, z tej strony Kuba z kanału Pentec MZ Football i dzisiaj jest ze mną Seweryn, czyli 11-letni piłkarz, który gra bardzo dobrze, zresztą widzieliście to na poprzednim odcinku i bardzo chcieliście, żebyśmy zrobili pojedynek na poprzeczki. Także myślę, że zaczynamy. Oczywiście będzie to super odcinek, zobaczycie, bo Seweryn jest bardzo dobry w tym, można powiedzieć. Mamy po kolei linię. Pierwsza żółta, później biała, później środek, później ta biała, ta żółta, ta biała i jeszcze tamta żółta. W sumie mamy 3, 4, 5, 6, 7 różnych odległości. Zobaczymy, komu uda się zdobyć więcej punktów i szybciej to wszystko zakończyć. Sponsorem tego odcinka jest bigbetsport.com, gdzie można wygrać nagrody łącznej puli 5000 zł i można dołączyć do takiej rywalizacji najlepszych typerów miesiąca. Także polecam, link macie w opisie i przedłużać nie będziemy. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz dla zasięgu i zaczynamy pierwszą odległość. Dobra, Seweryn, pokaż nam może, gdzie jest poprzeczka. Dobra, lecimy do pierwszej linii. Zaczynamy. Dobra, pokazałeś nam, jak wygląda poprzeczka. Zaczynaj pierwszą od tego. Dobra, druga odległość. Co ty kombinujesz? Dobra, to czas na mnie teraz. Ajajaj. Daj piłę. Dawaj. Dobra, Seweryn, czas na trzecią odległość. Jak teraz trafisz, idę do domu. Serio. Dawaj. Dobra, idę do domu. 3-3. Niesamowite, no. Dobra, teraz ja. Też muszę trafić w takim razie. Było, było, było. Było słychać draśnięcie. No dobra, czwarta odległość. Dobry jest gość, dobry, ale nie wierzę w to, żebyś teraz znowu trafił za pierwszy. Niemożliwe po prostu. To zróbmy tak, jak nie wierzysz. Jak trafię, to kupisz albo zamówisz mi coś do jedzenia, bo no, jestem głodny. Dawaj, no. Ale to jest taka pasa trafionych. Nie, dobra, nie! Dobra, idę po pizzę, idę zadzwonić po pizzę. I to jest nie, to jest niemożliwe, naprawdę. Co ten chłopak robi w ogóle? Dobra, także pizza zamówiona. Ja do swojej próby jeszcze nie wracam. Najpierw zjemy sobie ją i wrócimy do strzałów. No niesamowite, niesamowite co on robi. Bo jeszcze muszę do swojej próby wrócić, ale ja się boję, serio. Się boję, że przegra mi to tak strasznie mocno. Dobra, dawaj. A jeszcze mamy 3 strzały, musisz trafić. I to na za pierwszym razem. Czym dalsza, tym łatwiej jest. Słyszycie, co on mówi? Że czym dalej, tym łatwiej. Jest tak pewny tego. No zobaczymy, no. Piłę wypuszczę. I wracamy. Teraz czas na moje uderzenie. Jak myślisz, trafię czy nie? Trafiłem. No to jak coś, no to szuka. Ej, ale serio, nie trafiłeś. Bo ja pamiętam... Trafiłem? Nie ma jak wiązanie butów w rękawiczkach. Dobra! Koniec tej zabawy, trafisz. Nie trafisz. Niemożliwe to jest akurat. Panie... Ej, poczekaj, poczekaj, Seweryn. Chodź tu. Przesłyszałem. Chodź tu, chodź tu. Trafię. Od razu trafię, no. Trafię w poprzeczkę, szybko, no. A, dobra. Już myślałem, że to jest... Nie, ale dobra. Nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle. Jest nie tak. Ja nie mogę tak po prostu przegrywać. Wykorzystując tą szybką przerwę, chciałbym przypomnieć, że partnerem tego odcinka jest serwis sportowy BigBet Sport, gdzie co miesiąc lub w dniu rejestracji każdy użytkownik otrzymuje 10 tysięcy punktów, wygrywa ten, kto wygeneruje największy zysk w miesiącu, dodatkowo są tam newsy sportowe, zapowiedzi meczowe i wiele tego typu innych podobnych treści. Także oczywiście polecam się zarejestrować tylko dla pełnoletnich i wracamy do odcinka. Dobra, piłka dopompowana. Zrób mi magiczny lotek twój, żebym trafił. Dobra, poczułem tą moc, Seweryn. Kurde!
teraz, żeby udowodnić to, że tam to było przypadek, co nie trafiłem, co mi Kuba ustawił piłkę, trafiam i kończę. Wiem. Severy. Przedostatnia odległość dla ciebie. Jak teraz trafisz, to nie wiem, robię 50 pompek. Okej. Albo zróbmy tak. Jak trafię wszystkie jeszcze pod rząd, to jedziemy do sklepu i kupujesz mi halówki. Nie. Bo mam w weekend turniej i potrzebuję. Tak? Tak. Idziesz na to? No dobra, no i tak nie trafisz, no dawaj no. Ja nie trafię? No. Nie wierzę w tak, żebyś trafił. Teraz tak robię. Ale ty mógłbyś też go nagrywać w sumie, jak wiesz, jak stoi tu, żeby nie było, że to jest jakieś wycięte, że piłka sama stoi, on odchodzi i później wchodzi. No dawaj. No nie, no nie było, nie? No nie było. No. Nie. No nie było, no. Dobra, no nie. Myślę, że jedno może mnie trafia, na co? Nie, nie, nie. Nie, no to mówię, są halówki, to... Nie, no ale to było tyle, tyle brakowało. Ale i tak, to co zrobiłeś na tym odcinku, to jest niesamowite. Seweryn, musisz mi dać taki magiczny dotyk na tą piłkę. Ja muszę to trafić teraz. A może jakąś radę mi dasz, co? Jak się trafi w poprzeczkę, co? Jak ty to robisz? To jest niemożliwe. Trafić za ciebie? Dobra. Nie. Trening czy nie mistrz? Trafić za ciebie. Yes! Moja pasta się skończyła. Minimalnie. Pomóż mi to strzelić, dobra? No. Ze swoją siłą. O kurde. Jest! Jest! Było. Dobra, czas na ciebie. Seweryn, jak się czujesz z tym, że nie udało cię trafić poprzeczkę? Przepraszam, jeszcze raz, nie? Jak się czujesz, że ty jesteś jeszcze tutaj na białej, co? No tak. Dobra, ostatnia linia. Jak trafisz za pierwszym, to jest coś niesamowitego. Dawaj. Aż wszystkie ptaki. Masz, aż wszystkie ptaki chcą cię oglądać. Spróbuję, ale pewnie nie trafię. Ja jednak nie mam takiego szczęścia do poprzeczek. Super grałeś, naprawdę. Tam ci wszystko za pierwszym szło. Wyprzedziłeś mnie mocno. Troszkę ta linia i tak cię zepsuła, ale... Nie dosłyszałem chyba. Dobra, no niesamowity odcinek. Niesamowity, Seweryn. Serio. Naprawdę. Dobra, żółwik. Sewerynek. Dobra, także to byłoby na tyle w tym odcinku. Żółwik, Seweryn. No i... Do zobaczenia w kolejnym. Tu macie jego Instagrama, tu macie mojego Instagrama. Oczywiście pamiętajcie, żeby skomentować film, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby subskrybować. A te halówki myślę, że i tak ci kupię. Chociaż wtedy ci nie udało trafić, ale na przykład umówmy się, że albo kupię ci całą, albo ci tam połowę za nie. No. Zobaczymy, no zobaczymy. Także to już nawet nie na odcinku. To już pokażesz po prostu halówki na następnym odcinku. Także do zobaczenia.